Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. Krótko i na temat mówimy o ludziach i sprawach, o których warto pamiętać. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ujawniamy tajemnice, rzucamy nowe światło na wydarzenia. Co dziś zobaczymy? Utrwalał władzę ludową, a potem na nią doniósł. Przypomnimy, kim był i co robił Józef Światło, zanim uciekł z PRL. Sikorski układa się ze Stalinem. Opowiemy o próbach porozumienia się z Sowietami w czasie II wojny światowej. A na koniec pióro pusze, szable, medale i politycy, czyli jak górnicy świętują Barbórkę. Zaczynamy od historii Józefa Światły. W 1953 roku doszło do jednej z najsłynniejszych ucieczek w historii PRL-u. 5 grudnia Józef Światło, wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, był z tajną misją w Berlinie Wschodnim, stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Gdy razem ze swoim przełożonym robił zakupy w kontrolowanym przez USA, Francję i Wielką Brytanię Berlinie Zachodnim, uśpił czujność swojego towarzysza i zniknął. Okazało się, że zgłosił się tam do ambasady USA i poprosił o azyl polityczny. Świat dowiedział się o tym dopiero ponad 9 miesięcy później, gdy amerykańska prokuratura generalna poinformowała podczas konferencji prasowej, że przyznała azyl Józefowi Światle. Konferencja była transmitowana w Radiu Wolna Europa. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. W tym samym radiu Światło przez wiele miesięcy zdradzał później pikantne szczegóły kuchni politycznej PRL-u. Dla Polski myślę, że nie było takiego, takiej jednej opowieści, która była najważniejsza. Ważna była całość, kontekst, to znaczy zupełne zdemaskowanie komunistów. Pokazanie, że to, co wiedzą ludzie, co, że tak powiem, wie i powtarza ulica, jest prawdą. Czyli, że komuniści notorycznie kłamią, że kradną, że mordują, że terroryzują naród, że to, że walczą między sobą na śmierć i życie i wreszcie, że są bezpośrednio zależni od strony sowieckiej. Byłaby to jeszcze jedna historia człowieka, który przeszedł na jasną stronę mocy, ale ten przypadek jest szczególny, bo Światło miał wyjątkowo wiele na sumieniu. Pochodził z biednej żydowskiej rodziny i naprawdę nazywał się Isaac Fleischwarb. Skończył tylko 7 klas szkoły powszechnej, działał w ruchu komunistycznym i przed wojną siedział w więzieniu za działalność antypaństwową. We wrześniu 1939 roku walczył w Wojsku Polskim i dostał się do niemieckiej niewoli. Uciekł, ale potem Sowieci zesłali go do obozu pracy. W końcu trafił do Kazachstanu, gdzie poznał Justynę Światło, z którą w kwietniu 1943 roku ożenił się i przejął po niej nazwisko. Wstąpił do formowanej przez polskich komunistów armii Zygmunta Berlinga. Bił się z nią pod Lenino i stał się oficerem politycznym. Zanim trafił do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, współpracował z NKWD i skutecznie zwalczał podziemie niepodległościowe. Miał duży udział w aresztowaniu i porwaniu przywódców Polski podziemnej, których NKWD wywiozła do Moskwy, gdzie zostali postawieni przed sądem i skazani. Józef Światło znał wielu najbardziej wpływowych ludzi. Znał Iwana Sierowa. To był jeden z najważniejszych przedstawicieli NKWD na Polskę w pierwszej połowie 1945 roku. To był człowiek, który przychodził do Józefa Światły z małymi karteczkami, na których miał zapisane nazwiska i mówił: macie mi tego człowieka znaleźć. I Światło znajdywał. Znał Światło Romana Romkowskiego, czyli takiego najważniejszego łącznika między kierownictwem partii a policją polityczną. Romkowski zresztą promował Światłę, ale nie to było najważniejsze. To znaczy nie znajomości, tylko jednak umiejętności Światły i jego przydatność dla systemu. Przydatność dla systemu objawiała się m.in. bezwzględnością i okrucieństwem Światły wobec więźniów politycznych, których przesłuchiwał i nad którymi się znęcał. Szczytem jego kariery był awans w 1951 roku, mimo sprzeciwu dyrektora Departamentu Kadr, na wiceszefa owianego złą sławą 10. Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który zajmował się czystkami w PZPR. Był już wtedy podpułkownikiem. Blisko współpracował z Bolesławem Birutem, brał udział w najważniejszych aresztowaniach, nadzorował tajne więzienie w Miedzeszynie, miał wgląd we wszystkie śledztwa, w tym dotyczące byłego pierwszego sekretarza partii Władysława Gomułki, którego zresztą sam aresztował.
Można więc powiedzieć, że gorliwie zwalczał i wrogów zewnętrznych, i wewnętrznych władzy. Gdy w 1953 roku zmarł Józef Stalin, a następnie aresztowany został ówczesny szef MSW Ławrentij Beria, Światło wyczuł, że wiatr historii zaczyna wiać w przeciwną stronę i z myśliwego można nagle stać się zwierzyną łowną. Postanowił więc uciec. Ponieważ jego wiedza o funkcjonowaniu systemu w Polsce Ludowej była wielka, miał co zaoferować CIA. Co robił w USA? Podobno żył pod innym nazwiskiem, przeszedł operację plastyczną, miał własną farmę, sklep mięsny. Niewiele wiemy na pewno. To tylko jest dowód na to, że Amerykanie fantastycznie go ukryli. Zresztą PRL-owskie specsłużby poszukiwały Światły, próbowały go odnaleźć bezskutecznie. Nie wiemy, czy próbowano go odnaleźć po to, żeby wykonać na nim wyrok za zdradę, czy próbowano po prostu go obserwować, może nawiązać jakiś kontakt. Tego nie wiemy. Wiedzieliśmy tak mało, że jeszcze do niedawna nie była znana rzeczywista data jego śmierci. Przez lata krążyły różne opinie. Chyba najpopularniejsza mówiła o tym, że zginął pod koniec lat 60. w wypadku samochodowym. No były też inne. Były to albo plotki, być może celowe dezinformacje CIA mające na celu po prostu ochronę swojego świadka. Od 2010 roku wiemy na pewno, że Światło zmarł 2 września 1994 roku, a wiemy to stąd, że na pytanie Instytutu Pamięci Narodowej takiej odpowiedzi udzielił Departament Stanu. Audycje w Radiu Wolna Europa doprowadziły do likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale na pewno nie zmazały wcześniejszych win Józefa Światły, który był jednym z najważniejszych ludzi aparatu represji stalinowskiej Polski. Jak się okazało, potrafił się dobrze urządzić i w komunizmie, i w wolnym świecie. A teraz o polsko-sowieckich układach. 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały ZSRR. Sowieci, którzy w pierwszej fazie wojny ponosili klęskę za klęską, potrzebowali sojuszników. Na zbudowaniu silnej koalicji przeciwko Hitlerowi zależało także osamotnionej na zachodzie Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy naciskali polski rząd na uchodźstwie, aby porozumiał się z ZSRR, z którym nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych od 17 września 1939 roku. Do porozumienia doszło 30 lipca 1941 roku w Londynie. Podpisany został Układ Sikorski-Majski, nazwany tak od nazwisk sygnatariuszy, premiera Polski i ambasadora ZSRR w Londynie. Przewidywał on m.in. unieważnienie paktu Ribbentrop-Mołotow, wymazującego Polskę z map Europy, wypuszczenie polskich więźniów i jeńców wojennych oraz utworzenie na terenie ZSRR polskiej armii. Więźniów i jeńców rzeczywiście zaczęto wkrótce zwalniać, ale nie wszystkich, a tworzenie armii, którą organizował generał Władysław Anders, szło jak po grudzie. Sowieci nie realizowali porozumienia, mnożyły się problemy z uzbrojeniem, a racje żywnościowe były niemal głodowe. W tej sytuacji generał Władysław Sikorski wybrał się do Moskwy. 4 grudnia podpisał ze Stalinem deklarację o wspólnej walce przeciwko Niemcom. Sikorski proponował m.in. wyprowadzenie armii Andersa do Iranu i rozmowy o wschodniej granicy. Stalin się nie zgodził. Ustalono za to powiększenie armii do 96 tysięcy żołnierzy i poprawę jej zaopatrzenia. Gdy polska delegacja zapytała o los zaginionych tysięcy oficerów, Stalin cynicznie sugerował, że zbiegli do Mandżurii, a dobrze wiedział, co się z nimi stało, bo sam podpisał dokument o ich rozstrzelaniu. Masowe egzekucje NKWD przeprowadziło wiosną 1940 roku. Gdy 3 lata później Niemcy odkryli zbrodnię katyńską, przedstawiciele polskiego rządu w Londynie poprosili Międzynarodowy Czerwony Krzyż o zbadanie sprawy. Sowieci zerwali wtedy stosunki dyplomatyczne z Polską. Armia Andersa i towarzyszący jej cywile byli już wtedy na szczęście poza ZSRR. Dzięki układom ze Stalinem w 1942 roku prawie 120 tysiącom Polaków udało się w końcu ewakuować na Bliski Wschód. A na koniec o Barbórce. Branżowe święta to zwyczaj znany na całym świecie, ale Polska Ludowa nadawała im szczególnie uroczysty charakter. Swój dzień mieli hutnicy, milicjanci, nauczyciele czy drukarze. Jednak zdecydowanie najbardziej rozbudowane obchody towarzyszyły Barbórce, czyli Dniowi Górnika. Bo górnicy, zwłaszcza w czasach rządów Edwarda Gierka, który w młodości sam pracował w kopalniach, byli oczkiem w głowie władzy. Wydobywali przecież węgiel, czarne złoto, główny towar eksportowy, który miał być lokomotywą polskiej gospodarki. Będziemy zwracać szczególną uwagę na problemy polskiego górnictwa. 4 grudnia górnicy ubierali się w mundury galowe i czaka z pióropuszami, a wszędzie słychać było górnicze orkiestry dęte.
Dzień swojej patronki świętej Barbary górnicy zaczynali od mszy świętej, ale o tym władza nie chciała wiedzieć. Potem były już oficjalne państwowe uroczystości. Nie zapominano oczywiście o matkach, które wychowały co najmniej 3 górników. Za taki wkład w rozwój przemysłu wydobywczego należała im się nagroda, a zasłużeni w pracy pod ziemią poza medalami otrzymywali honorowe wyróżnienia, szable i szpady. Z okazji Barbórki wszystkie drogi najważniejszych osób w państwie prowadziły na Śląsk, a tam rozpoczynał się coroczny rytuał, czyli przypinanie do górniczych piersi i sztandarów okolicznościowych odznaczeń. Władze przekonywały przy tym, jak bardzo szanują i doceniają trud pracy włożony w wydobycie węgla, a dyrekcje kopalni dbały, aby górnicy odpowiadali na te zapewnienia jak należy. Towarzysz Gierek, na górników możecie zawsze liczyć. Władza liczyła na górników, doceniali ich i próbowali im się przypodobać także przywódcy bratnich państw. Podczas wizyty na Śląsku w górniczym stroju świetnie prezentował się sam Fidel Castro, a niewiele mniej efektownie wypadł rządzący Niemiecką Republiką Demokratyczną Erich Honecker. Polska Ludowa przeszła już do historii, ale Barbórka pozostała i wiele z jej rytuałów. 4 grudnia wciąż słychać górnicze orkiestry, a politycy starają się odegrać swoje role i nie wypaść z rytmu.